Jako wojewoda lubuski będę robić wszystko, aby nasze województwo było bezpieczne i się rozwijało. Tak do tej pory się świetnie rozwija i moje działania będą zmierzały w tym kierunku. Proszę Państwa, to wielka satysfakcja dla mnie, ale mam świadomość odpowiedzialności, którą w tym momencie na siebie przyjęłam wraz z tą nominacją i zrobię wszystko, aby nie zawieść nie tylko pani premier, ale przede wszystkim Lubuszan, bo dla nich tu jestem i dla nich będę działać. Dziś jest mój pierwszy dzień w urzędzie i cóż, no w pierwszej kolejności muszę się zapoznać z funkcjonowaniem urzędu. Jestem po spotkaniu z wicewojewodą, gdzie omówiliśmy kluczowe kwestie związane właśnie z pracą w urzędzie. Przede mną spotkania z dyrektorami wydziałów, gdzie chcemy omówić bieżące sprawy, priorytety, jakieś planowane najbliższe działania, gdyż to nam pozwoli stworzyć pewien plan działania na najbliższe te kilka miesięcy. Również jako wojewoda, z tego względu, że wojewoda jest zwierzchnikiem administracji zespolonej i odpowiadam za rezultaty działań tej administracji, chcę spotkać się ze wszystkimi szefami służb i inspekcji w najbliższym czasie, także to przede mną. Proszę Państwa, dla mnie jest najważniejsze, aby ten urząd działał sprawnie, profesjonalnie, służył mieszkańcom i tego będę oczekiwała od siebie i od swoich współpracowników. Tak jak podkreśliłam, bezpieczeństwo i rozwój województwa jest dla mnie najważniejszy, dlatego też jestem otwarta na wszelką współpracę z różnymi organizacjami, szczególnie z samorządem i mam nadzieję, że będę wspierać liczne działania czy inicjatywy, które będą służyć temu rozwojowi, no i służyć mieszkańcom. Jeżeli chodzi o to, że wojewoda z północy czy z południa, skąd jest, nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo dla mnie po prostu jest jedno województwo, województwo lubuskie i tak zawsze je postrzegałam i ja nie będę wchodzić w te tutaj rozgrywki pomiędzy niektórymi osobami. Co do mojego czy doświadczenia, mojej drogi zawodowej, proszę Państwa, decyzję podjęła pani premier i w tym momencie każde takie pytanie, czy moja odpowiedź i komentarze niektórych osób podważałyby tą decyzję, także uważam, że ten temat w tym momencie, z chwilą podjęcia tej decyzji, powinien zostać zamknięty.